Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co Pismo Święte mówi o hierarchii Kościoła katolickiego. Zapraszam. Pod poprzednimi materiałami na tym kanale ukazało się wiele komentarzy, które były ewidentnie ze strony protestanckiej, dlatego postanowiłem nagrać kilka materiałów o tym, co Pismo Święte mówi o poszczególnych elementach Kościoła katolickiego. Bez wątpienia doczekamy się materiału o papieżu. Dzisiaj słowem wstępu, co Pismo Święte mówi ogólnie o hierarchii kościelnej, o urzędzie nauczycielskim Kościoła. Zanim będziecie pisać jakieś komentarze, dla tych, którzy lubią pisać gwałtowne, emocjonalne komentarze, polecam zapoznać się z materiałem na kanale Wojna Idei, pokolenie Płatków Śniegu. Będzie link w opisie. Polecam się z tym filmem zapoznać. Jest to bardzo dobry materiał właśnie o takim zjawisku społecznym, które wyjaśnia, dlaczego niestety nierzadko reagujemy bardzo gwałtownie na poglądy, które nie zgadzają się z naszymi. A teraz do rzeczy. Będę po prostu cytował fragmenty Pisma Świętego, które mówią o tym, jakie miejsce w życiu Kościoła, w nauczaniu Pana Jezusa zajmuje hierarchia kościelna. A więc najpierw apostołowie są ustanowieni na świadków życia i nauki Pana Jezusa. Dzieje apostolskie 1:8. Ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. Ewangelia według świętego Łukasza 24:48. Wy jesteście świadkami tego, oto ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w mieście, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysoka. A więc to apostołowie są wybrani na to, aby zostać świadkami tego, co Pan Jezus uczynił i czego nauczał. A więc to jest ich zadanie, poświadczyć o tym. A więc są ustanowieni jako nauczyciele. Kościół natomiast jest filarem i podporą prawdy. Pierwszy list świętego Pawła apostoła do Tymoteusza 3:14. Piszę ci to wszystko, spodziewając się przybyć do ciebie możliwie szybko. Gdybym zaś się opóźniał, piszę, byś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Święty Paweł pisze do jednego z biskupów, których ustanowił, że to Kościół jest filarem i podporą prawdy. A więc myślę, że to nie wymaga nawet zbyt wiele komentarza. Bramy piekielne Kościoła Chrystusowego nie przemogą. Mateusz 16:18. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr i na tej skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielnego nie przemogą. A więc Kościół Chrystusowy nie zostanie pokonany. Apostołowie zostają wysłani na świadków. Już nam się tutaj pojawia również Tymoteusz, który jest ustanowiony przez apostołów, aby on był świadkiem i ten Kościół, słyszymy o nim, że Pan Jezus mówi, że bramy piekielne go nie przemogą. Pan Jezus będzie z Kościołem do samego końca. Mateusz 28:18. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami. Dana mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc apostołowie mają nauczać wszystkiego, czego Pan Jezus ich nauczył i On jest z nimi. On będzie przy nich, będzie ich bronił, będzie ich pilnował, będzie z nimi. Duch Święty przypomni apostołom wszystko, co Pan Jezus im przekazał. Ewangelia według świętego Jana 14:26. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Jan 16:13. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi.
A więc najpierw Pan Jezus zapewnia o swojej opiece dla Kościoła i później zapewnia o tym, że Duch Święty przyjdzie, aby przypomnieć apostołom wszystko. I jednocześnie Kościół jest filarem i podporą prawdy. I tak też Kościół zaczyna działać. Apostołowie i ich następcy, biskupi ustanowieni przez nich. Apostołowie przemawiają z natchnienia Ducha Świętego. Dzieje apostolskie 15, 23 i kolejne. Tutaj apostołowie wysyłają pismo. Posłali przez nich pismo tej treści. Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji, ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach. Postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem Duch Święty i my. Apostołowie nauczają w imieniu Ducha Świętego nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. A więc apostołowie czują ewidentnie tą misję nauczania i czują, że mogą przemawiać w imieniu Ducha Świętego. To jest bardzo ważne. Kościół, który naucza, który ma tą zapewnioną opiekę Pana Jezusa, który ma zapewnioną opiekę Ducha Świętego i który czuje się w mocy przemawiać właśnie w imieniu Ducha Świętego. To Kościół ma rozstrzygać, co jest słuszne, a co nie. Mateusz 18, 17. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jako poganin i celnik. Posłuszeństwo wobec apostołów. Tutaj zwracam jeszcze uwagę, jeśli Kościoła nie usłucha, to nie jest jakaś mglista społeczność niewidzialna, nie wiadomo kto. Jeśli trzeba komuś donieść i Kościół ma ocenić, no to to muszą być konkretne osoby. Jeśli Kościoła nawet nie usłucha, niech ci będzie jako poganin i celnik. Posłuszeństwo wobec apostołów. Łukasz 10:16. Kto was słucha, mnie słucha, a kto wami gardzi, mną gardzi. Lecz kto mną gardzi, gardzi tym, który mnie posłał. Kto by głosił inną Ewangelię niż ta głoszona przez apostołów, niech będzie wyklęty. Również słynny fragment, list świętego Pawła apostoła do Galatów 1:8. Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty. A więc dosyć prosty przekaz. Święty Paweł mówi o tej Ewangelii, którą wam głosiliśmy. Tutaj ewidentnie też chodzi o przekaz ustny, również zwracam na to uwagę. Święty Paweł, który odwołuje się do tego, co było im głoszone. To bardzo prawdopodobne, że odnosi się do czasu, kiedy Ewangelie nawet jeszcze nie istniały albo dopiero powstawały i był to tylko i wyłącznie przekaz ustny. Ale jeśli ktokolwiek by głosił co innego niż to, co apostołowie głosili, niech będzie wyklęty. I święty Paweł korzysta z tej władzy wykluczane z Kościoła. Pierwszy list świętego Pawła apostoła do Tymoteusza 1:18. Ten właśnie nakaz poruczam ci, Tymoteuszu, dziecko moje, pomyśl proroctw, które uprzednio wskazywały na ciebie, byś wsparty nimi toczył dobrą walkę, mając wiarę i dobre sumienie. Niektórzy odrzuciwszy je ulegli rozbiciu w wierze. Do nich należy Hymenajos i Aleksander, których przekazałem szatanowi, aby się oduczyli bluźnić. Jest to ewidentnie rodzaj pewnej ekskomuniki, wyłączenia z Kościoła. A więc święty Paweł miał odwagę kogoś przekazać szatanowi, aby się oduczył bluźnić. Ewidentnie chodzi o to, aby właśnie wyłączyć kogoś z Kościoła, dlatego bo nauczał innej Ewangelii niż tą, której wcześniej nauczał apostoł Paweł. Następny apostołów mają czuwać i nauczać. A więc tutaj idziemy nawet krok dalej. Już nie sami apostołowie, ale tych, których apostołowie ustanowili jako swoich następców. Hierarchia kościelna, która następuje już po apostołach. Dzieje apostolskie 20, 28. Uważajcie na samych siebie i na całe stado, nad którym Duch Święty ustanowił was biskupami, abyście kierowali Kościołem Boga, który on nabył własną krwią. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Także spośród was samych powstaną ludzie, którzy głosić będą przewrotne nauki, aby pociągnąć za sobą uczniów. Dlatego czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata we dnie i w nocy nie przestawałem ze łzami upominać każdego z was. A więc święty Paweł apostoł
naucza tutaj, aby jego następcy, aby ci, którzy zostali wysłani, aby ci, którzy zostali ustanowieni jako jego następcy, pilnowali stada Bożego. Wiem, że po moim odejściu wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając stada. Dlatego wy czuwajcie, więc przekazuję ten urząd i ten obowiązek czuwania, pilnowania nad czystością wiary, pilnowania stada swoim następcom. Dalej, pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 4:12. Niechaj nikt nie lekceważy twego młodego wieku, lecz wzorem bądź dla wiernych w mowie, w obejściu, w miłości, w wierze, w czystości. Do czasu, aż przyjdę, przykładaj się do czytania, zachęcania, nauki. Nie zaniedbuj sobie charyzmatu, który został ci dany za sprawą proroctwa i przez włożenie rąk kolegium prezbiterów. W tych rzeczach się ćwicz, cały im się oddaj, aby twój postęp był widoczny dla wszystkich. Uważaj na siebie i na naukę, trwaj w nich, to bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. A więc uważaj na siebie i naukę, trwaj w nich, to bowiem czyniąc i siebie samego zbawisz, i tych, którzy cię słuchają. Przemawia do nauczyciela. Są ludzie, którzy mają jego słuchać, Tymoteusza słuchać, i on ma pilnować samego siebie, pilnować nauki, aby zbawić i siebie, i tych, którzy go słuchają. Drugi list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza 1:14. Dobrego depozytu strzeż z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Znowu to jest Tymoteusz, to jest biskup ustanowiony przez świętego Pawła. Ma strzec depozytu z pomocą Ducha Świętego, który w nas mieszka. Pomoc Ducha Świętego do tego, aby zachować depozyt wiary. Znowu ten sam list, rozdział 2, werset 1. Ty więc, moje dziecko, nabieraj mocy w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. A więc on każe Tymoteuszowi również przekazywać tą naukę takim ludziom, którzy będą zdolni nauczać innych. W ten sposób właśnie powstają zaczątki, powstaje pierwsza hierarchia. Zostają ustanawiani ci, którzy mają później nauczać innych, którzy mają pilnować prawd wiary, którzy mają władzę wykluczać tych, którzy nauczają czegoś innego. Drugi list do Tymoteusza 4:1. Zaklinam cię wobec Boga i Chrystusa Jezusa, który będzie sądził żywych i umarłych, i na Jego pojawienie się, i na Jego królestwo. Głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę. W razie potrzeby wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz. Przyjdzie bowiem chwila, kiedy zdrowej nauki nie będą znosili, ale według własnych pożądań, ponieważ ich uszy świerzbią, będą sobie mnożyli nauczycieli, będą się odwracali od słuchania prawdy, a obrócą się ku zmyślonym opowiadaniom. Ty zaś czuwaj we wszystkim, znoś trudy, wykonaj dzieło ewangelisty, spełnij swe posługiwanie. Pierwszy list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, przepraszam, to jest jedyny list świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza, 1:7. Biskup bowiem winien być jako włodarz Boży człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, niechciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. A więc jaki powinien być biskup? On powinien przestrzegać niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. A więc apostołowie zostawiają swoich następców i przekazują im, jacy mają być również ich następcy, następcy następców. Tak właśnie powstaje hierarchia, hierarchia obdarzona władzą. A więc podsumowując, apostołowie są ustanowieni na świadków życia i nauki Pana Jezusa. Kościół jest filarem i podporą prawdy. Bramy piekielne tego Kościoła nie przemogą. Pan Jezus będzie z Kościołem do samego końca. Duch Święty przypomni Kościołowi wszystko, cokolwiek Pan Jezus powiedział. Apostołowie przemawiają z natchnienia Ducha Świętego. Kościół ma rozstrzygać, co jest słuszne, a co nie. Kto by głosił inną Ewangelię niż ta głoszona przez apostołów, niech będzie wyklęty. I następcy apostołów mają czuwać i nauczać. I dostają konkretne wskazówki, kogo mają wyznaczać, jakie osoby mają wyznaczać na swoich następców. Przede wszystkim bardzo ciekawe są dla nas te fragmenty, które mówią o tym, że Pan Jezus będzie z Kościołem do samego końca. Oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do końca. I ten Duch Święty, który ma przypomnieć wszystko apostołom, co Pan Jezus powiedział.
A więc Kościół Święty ma nauczać. A więc apostołowie dostają konkretne zadanie i dostają zapowiedź, że Duch Święty będzie z nimi, że będzie ich bronił, będzie pilnował. I zwróćmy na to uwagę, skoro Kościół ma prowadzić ludzi do Chrystusa, skoro Chrystus zakłada swój Kościół, którego bramy piekielne nie przemogą, któremu Duch Święty będzie pomagał w tym, aby on zapamiętał wszystko to, co nauczył Pan Jezus. To są podstawy do tego, co będziemy w kolejnych materiałach omawiali jako nieomylność papieską. Mamy tutaj już książki tej nieomylności. Obietnica Ducha Świętego, który przyjdzie i przypomni wszystko. Apostołowie, którzy nauczają z mocą, którzy nie wahają się użyć określenia Duch Święty i my, którzy mają władzę wykluczać z Kościoła, którzy przekazują ten swój urząd dalej i mówią, kogo trzeba wyznaczać na kolejnych następców, na kolejnych biskupów, którzy mają nauczać i czuwać, wykluczać w razie potrzeby, walczyć również o czystość wiary. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.